W czerwcu 1914 roku wizytę w Bośni złożył austriacki następca tronu arcyksiąże Ferdynand wraz z żoną. 28 czerwca został zastrzelony w Sarajewie przez serbskiego nacjonalistę mieszkającego w Bośni. Ponieważ śledztwo wykazało, że morderca był powiązany z serbską organizacją terrorystyczną, Austriacy wykorzystali ten pretekst i postanowili rozprawić się z Serbią. Przedstawili jej ultimatum. W którym żądali, by Serbia zrezygnowała z Bośni i Hercegowiny, potępiła zamach i zlikwidowała pod ścisłym nadzorem Austriaków antyaustriackie organizacje. Serbowie zgodzili się na wszystko poza ostatnim warunkiem. Wiedeń uznał to za złą wolę i 28 lipca 1914 roku wypowiedział Serbii wojnę. Na wieść o tym w Rosji rozpoczęto mobilizację. Co wykorzystały Niemcy i 1 sierpnia wypowiedziały wojnę Rosji, Austro-Węgry zrobiły to 6 sierpnia. 3 sierpnia Niemcy wypowiedziały wojnę Francji, na co Wielka Brytania zareagowała wypowiedzeniem wojny Niemcom. Jedynie Włochy ogłosiły wtedy neutralność. Niemieckie plany wojenne. Opracowane przez generała Alfreda von Schlieffena zakładały szybkie pokonanie Francji, a następnie przerzucenie wojsk na front wschodni i rozbicie Rosji. Cesarz Wilhelm II zakładał, że Anglia nie przyłączy się do wojny. Chcąc zaskoczyć Francuzów, półtora milionowa armia niemiecka pokonała Belgię i Luksemburg i skierowała się nad rzekę Marne. 6 września rozpoczęła się czterodniowa, krwawa pierwsza bitwa nad Marną. Francuzom udało się powstrzymać ofensywę niemiecką, a tym samym zniweczyć szliefenowskie plany wojny błyskawicznej. Po nieudanej dla Niemiec próbie opanowania wybrzeża francuskiego, na froncie zachodnim zaczęła się toczyć wojna pozycyjna. Od Morza Północnego do granicy ze Szwajcarią rozciągnęła się linia frontu, a po obu jej stronach przeciwnicy zabezpieczali się przed ewentualnym atakiem, wznosząc obozy, schrony zasieki z drutu kolczastego i pola minowe. Choć działania na froncie zamarły, to miały jednak duże znaczenie, gdyż wiązały tutaj główną część wojsk niemieckich, chcąc wyczerpać siły francuskie. 21 lutego 1916 roku Niemcy rozpoczęli atak na francuską twierdzę Verdun. Walki ciągnęły się aż do grudnia i było to najkrwawsze starcie w wojnie. W lipcu 1916 roku Francuzi i Anglicy rozpoczęli kontrofensywę nad rzeką Somą. Po raz pierwszy armia brytyjska użyła w wojnie czołgi, a walki ciągnęły się do końca października i choć wojska ententy zadały Niemcom duże straty, linii frontu nie udało się przełamać. Wojna pozycyjna trwała aż do 1918 roku. Aby odciążyć Francuzów, Rosjanie rozpoczęli działania wojenne jeszcze przed zakończeniem mobilizacji. Armia rosyjska została skierowana do Prus Wschodnich. Niemcy musieli więc przerzucić na wschód część wojsk z frontu zachodniego. W bitwie pod Tannenbergiem oraz nad jeziorami Mazurskimi 5-15 września 1914 roku Niemcom udało się pokonać dwie armie rosyjskie a następnie wkroczyć do Królestwa Polskiego. Na południowym odcinku frontu wschodniego Rosjanie pokonali w 1914 roku Austriaków i zajęli większość Galicji, bez Krakowa oraz Bukowinę. Jednak w 1915 roku wspólna ofensywa niemiecko-austriacka przełamała pod gorlicami rosyjski front 4 maja 1915 roku. A następnie zmusiła Rosjanę do wycofania się z Królestwa Polskiego, Galicji, Wołynia i Litwy. Nie udało się jednak rozbić armii rosyjskiej. W czerwcu 1916 roku rosyjski generał Aleksiej Brusilow podjął ofensywę na przestrzeni od Łódzka po granicę z Rumunią. Zadał bardzo poważne straty Austriakom. Zajął wschodnią Galicję i Bukowinę i choć został powstrzymany w sierpniu 1916 roku, to znacznie ułatwił entencję działania pod Werden i nad Sommą. austro niezbyt dobrze wiodło się w walkach z Serbami. Dopiero 9 października 1915 roku udało im się zająć Belgrad. Armia Habspurska była zbyt słaba, by walczyć na dwóch frontach i dlatego Niemcy i Austro-Węgry usiłowały przeciągnąć państwa bałkańskie na swoją stronę. 6 września 1915 roku udało im się przekonać Bułgarię, której obiecali w zamian serbską Macedonię. Do końca listopada 1915 roku państwa centralne pokonały Serbię, a do połowy stycznia 1916 roku. Czarnogórę. W sierpniu 1916 roku Rumunia wypowiedziała wojnę Austro-Węgrom. Przeciw niej wystąpiły zaś Niemcy, Bułgaria i Turcja. Po początkowych sukcesach w Siedmiogrodzie Rumunii zostali pokonani przez państwa centralne w styczniu 1917 roku. Ostatecznie 10 grudnia 1917 roku doszło do zawarcia Rozejmu. Poważne trudności napotkali Brytyjczycy. Kiedy w 1915 roku przystąpili do zajęcia cieśnin czarnomorskich, musieli zrezygnować z tego planu. Turcy musieli jednak jeszcze toczyć walki z Rosją na froncie kaukaskim oraz z Brytyjczykami w Mezopotamii i Palestynie. Jednocześnie wywiad brytyjski wywołał w Arabii powstanie antytureckie. Grecja zachowała neutralność aż do 30 czerwca 1917 roku, kiedy to zerwała stosunki z państwami centralnymi. Praktycznie jednak już od końca 1915 roku w Salonikach stacjonowały wojska brytyjskie. Włochy na początku wojny zachowały neutralność. Jednak przez cały czas tak państwa centralne, jak i ententa wywierały nacisk na rząd włoski, by zdecydował się je poprzeć. Ostatecznie 26 kwietnia 1915 roku został podpisany w Londynie traktat, w którym Włosi zobowiązali się przystąpić do wojny po stronie ententy. W zamian za to miały po wojnie otrzymać część posiadłości austriackich Tyrol, Triest Gorycję. Część Dalmacji, Albanię oraz kolonie niemieckie w Afryce. Pod koniec maja 1915 roku Włosi rozpoczęli działania wojenne na dwóch frontach w Alpach oraz na wschodzie nad rzeką Isonzo. Od czerwca 1915 roku do września 1916 roku stoczono tu 11 bitew. Jednak Włosi nie odnieśli w tych walkach większych sukcesów, gdyż tutaj także trwała wojna pozycyjna. Zmusili oni jedynie Austro-Węgry do utrzymywania w tym rejonie silnych wojsk i odciążyli Rosjan oraz Serbów. Niemcy kilkakrotnie usiłowali przełamać blokadę. W maju 1916 roku doszło do największej bitwy morskiej w I wojnie światowej, tak zwanej bitwy jutlandzkiej. Obie strony poniosły w niej dotkliwe straty. Anglicy, czternaście okrętów, Niemcy, jedenaście. Ale ponieważ Niemcom nie udało się przełamać blokady, więc za zwycięzcę uznano Anglię. Próbą wyjścia z tego impasu było rozpoczęcie przez Niemcy wojny podmorskiej, ale storpedowanie przez niemiecki okręt podwodny pasażerskiego okrętu Luz Itania doprowadziło do poważnego konfliktu z USA. We wrześniu 1915 roku Niemcy zobowiązały się, że nie będą zatapiały okrętów pasażerskich bez wcześniejszego ostrzeżenia. Niepowodzenia na frontach i trudności gospodarcze zmusiły Niemcy do ogłoszenia 31 stycznia 1917 roku, że od 1 lutego rozpoczną nieograniczoną wojnę podmorską, w której ich uboty, okręty podwodne będą zatapiać wszystkie okręty na Atlantyku, Morzu Śródziemnym, Czarnym i Północnym. Było to sprzeczne z konwencjami międzynarodowymi, ale Niemcom bardzo zależało na zablokowaniu Anglii i zmuszeniu jej głodem do kapitulacji. Niemcy nie przewidziały jednak, że to posunięcie sprowokuje Stany Zjednoczone. 6 kwietnia 1917 roku USA wypowiedziały Niemcom wojnę, a jednocześnie państwo Mententy udzieliły wszelkiej niezbędnej pomocy. Był to już właściwie początek końca państw centralnych. Przystąpienie do wojny Stanów Zjednoczonych zdecydowanie wzmocniło pozycję ententy, i dlatego Niemcy postanowiły szybko rozpocząć ofensywę na froncie zachodnim, by przed przybyciem Amerykanów zdążyć z zawarciem korzystnego dla siebie pokoju. Niemcy liczyli, że uda im się zatrzymać Europę Środkowo-Wschodnią jako swoją strefę wpływów by ułatwić sobie zadanie. Pomogli bolszewikom przejąć władzę w Rosji. 3 marca 1918 roku w Brześciu nad Bugiem bolszewicy podpisali pokój z państwami centralnymi. W rękach niemieckich pozostała Finlandia, Wyspy Alandzkie, Królestwo Polskie, Litwa, Łotwa, Estonia, część Białorusi i Ukraina. Rosja zrzekła się także swoich kaukaskich posiadłości na rzecz Turcji. Oraz zgodziła się na zapłacenie 6 miliardów marek odszkodowania. Dzięki temu zlikwidowany został front wschodni, a odciążone Niemcy mogły podjąć działania na zachodzie. W marcu 1918 roku wszystkie siły niemieckie zostały przerzucone na zachód. Rozpoczęła się ofensywa państw centralnych. Niemcy przełamali front w okolicy San następnie dotarli do Ypres, a w maju stanęli znowu nad Marną. Wtedy jednak państwa Ententy zmobilizowały się i wyznaczyły wreszcie wspólne dowództwo. Na czele wszystkich sił sprzymierzonych stanął francuski marszałek Ferdinand Foch. 15 lipca 1918 roku rozpoczęła się druga bitwa nad Marną, która po dwóch dniach zakończyła się niemiecką klęską. Teraz Ententa przejęła inicjatywę w walce. Było im tym łatwiej, że z USA przybył już milion żołnierzy oraz nowoczesna broń, czołgi, samoloty. 8 sierpnia 1918 roku doszło do drugiej bitwy nad Sommą, dzień ten Niemcy nazwali czarnym dniem w swojej armii. Sytuacja państw centralnych pogarszała się z dnia na dzień, gdyż sprzymierzeni nie ustawali w atakach. 15 września 1918 roku Ententa rozpoczęła też ofensywę na Bałkanach. Wyzwolono Serbię, a 29 września rozejm zawarła Bułgaria. W tym samym czasie Austro-Węgry zwróciły się do prezydenta USA Wilsona o pośrednictwo w rokowaniach pokojowych. 30 października 1918 roku rozejm poprosiła też Turcja. Także Włochom udało się wreszcie przejąć inicjatywę i 3 listopada 1918 roku zmusili Austro-Węgry do zawieszenia broni. W tej sytuacji dowództwo cesarskiej marynarki wojennej postanowiło wprowadzić do działań chronioną dotąd flotę niemiecką, miano użyć jej do ryzykowanego ataku przeciwko okrętom brytyjskim. Marynarze niemieccy odmówili wykonania tego rozkazu. Bunt wybuchł najpierw w Kilonii, a później w pozostałych bazach marynarki wojennej, między innymi w Hamburgu i Bremie. Bunt marynarzy stał się sygnałem do wystąpień żołnierzy we wszystkich regionach kraju. W Berlinie i Monachium utworzono pierwsze rady żołnierskie. 9 listopada 1918 roku cesarz Wilhelm II abdykował i udał się na emigrację do neutralnej Holandii. Tego samego dnia w Niemczech proklamowano republikę. Ententa w zamian za poproszone przez Niemcy zawieszenie broni postawiły im bardzo ciężkie warunki. Wojska niemieckie musiały wydać aliantom większość działu, karabinów maszynowych, samochodów, tabor kolejowy, samoloty, okręty podwodne. Niemcy podpisały ją 11 listopada 1918 roku w lasach Kąpien niedaleko Par Prowadzenie wyczerpującej wojny pozycyjnej wymagało stałych olbrzymich dostaw surowców, rozbudowy przemysłu pracującego na potrzeby wojny, rezerw siły roboczej. Po roku przemysł zbrojeniowy we wszystkich państwach prowadzących wojnę doszedł do kresu możliwości. Potrzeby frontów były nadal tak duże, że musiano przestawić na potrzeby wojenne produkcję większości zakładów cywilnych. Militaryzacją objęto zakłady metalowe, Optyczne, samochodowe, chemiczne. Rozbudowano wiele starych niewielkich fabryk. Choć Niemcy przez pierwsze lata dotrzymywały kroku swym przeciwnikom w produkcji wojennej, to w miarę upływu czasu coraz bardziej odczuwały skutki blokady morskiej. Państwa koalicji znalazły się w lepszej sytuacji. Położenie geograficzne i potęga flot zapewniły im korzystanie ze stałych dostaw. Mogły korzystać z zasobów surowcowych swych kolonii. Wiele potrzebnych produktów kupowały w państwach neutralnych. Wojna w Europie była szczególnie korzystna dla gospodarki amerykańskiej. Stany Zjednoczone powiększyły w czasie wojny produkcję przemysłową, w tym stali o 80%, a materiałów wybuchowych 60-krotnie. Znacznie zmniejszyło się bezrobocie w USA. Z dwóch milionów bezrobotnych w 1914 roku do 112 tysięcy w 1916 roku. Stany Zjednoczone z dłużnika bogatych państw europejskich w krótkim czasie stały się ich wierzycielem. Wybuch wojny z państwami centralnymi społeczeństwo rosyjskie przyjęło z entuzjazmem. Wojna szybko przyjęła niekorzystny dla Rosji obrót. Zapał patriotyczny społeczeństwa wyczerpał się. Sklepy były coraz gorzej zaopatrzone. Strajkowało coraz więcej zakładów przemysłowych, w tym produkujących na potrzeby armii. W połowie lutego 1917 roku w Piotrogrodzie zaczęło brakować chleba. 23 lutego 1917 roku rozpoczęły się demonstracje uliczne. Doszło do starć tłumu z wojskiem i policją. Coraz częściej zdarzały się przypadki przechodzenia całych jednostek wojskowych używanych do pacyfikacji na stronę demonstrantów. 27 lutego rząd carski przestał istnieć. Ministrów aresztowano, a ostatni car Rosji Mikołaj II abdykował. Po upadku zaratów w Piotrogrodzie powstały dwa ośrodki władzy centralnej: rząd tymczasowy i Piotrogradzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich. Rząd tymczasowy postanowił dalej prowadzić wojnę. Partia bolszewicka odegrała niewielką rolę w rewolucji lutowej. Lenin, znajdujący się dotychczas na emigracji, powrócił w kwietniu 1917 roku w kilka dni po powrocie. Lenin opublikował tezy kwietniowe. Stanowiły program przejścia od rewolucji burżuazyjno-demokratycznej do dyktatury proletariatu. W celu zdobycia poparcia mas chłopów i żołnierzy Lenin rzucił hasło nacjonalizacji ziemi i natychmiastowego zawarcia pokoju. Wydarzenia potoczyły się szybko. W maju 1917 roku upadł rząd księcia Lwowa. Premierem został Kierański. W lipcu doszło w Piotrogrodzie do próby przejęcia władzy przez bolszewików. Rząd tymczasowy, mając poparcie niektórych jednostek wojskowych, rozprawił się z zamieszkami i zlikwidował lokalne organizacje bolszewickie. Lenin musiał schronić się w Finlandii. Wkrótce jednak przeciwko kirańskiemu wystąpiło wojsko. Generał Korniłow skierował na Piotrogród oddziały kawalerii. Kierański był zmuszony szukać pomocy nawet u bolszewików. Utworzone wtedy oddziały Czerwonej Gwardii zagroziły oddziałom Dzikiej Dywizji drogę do Piotrogrodu. Pucz wojskowy Korniłowa został zlikwidowany bez ofiar. We wrześniu 1917 roku Lenin powrócił do Piotrogrodu. Widząc załamanie się autorytetu rządu tymczasowego, upadek dyscypliny wojska, głód, postanowił siłą przejąć władzę w Rosji. Powstanie bolszewickie w Piotrogrodzie rozpoczęło się 23 października 1917 roku. Kierowała nim Piotrogrodzka Rada Robotnicza i Żołnierska, której siedzibą był Pałac Smolny. 24 października krążownik Aurora dał sygnał do ataku na Pałac Zimowy, siedzibę Rządu Tymczasowego. Po kilku godzinach pałac zdobyto. Lenin utworzył pierwszy rząd bolszewicki, Radę Komisarzy Ludowych. Wkrótce Rada opublikowała swój pierwszy dekret, Dekret Praw Narodów Rosji. Do poważnych walk doszło w Moskwie. Władze na olbrzymich przestrzeniach Rosji bolszewicy zdobyli dzięki wystąpieniom chłopów. Wkrótce po zdobyciu władzy w Rosji bolszewicy podjęli starania o zawarcie rozejmu z państwami centralnymi. 5 grudnia 1917 roku nastąpiło zawieszenie broni na froncie wschodnim, a w końcu tego miesiąca przystąpiono do rozmów pokojowych w Brześciu. Rokowania były trudne i długotrwałe. Gdy bolszewicy wzbraniali się przed przyjęciem warunków postawionych przez delegację niemiecką i austriacką, podpisały one w lutym 1918 roku traktat z przedstawicielami rządu Republiki Ukraińskiej. W zamian za dostawy zboża zapowiedziano przekształcenie Galicji Wschodniej w autonomiczny kraj monarchii habspurskiej i przyłączenie do Ukrainy Ziemi Hełmińskiej. Wiadomość o warunkach pokoju chlebowego z Ukrainą wzburzyła Polaków i ostatecznie pogrzebała orientację proaustriacką w Galicji. Jednocześnie po zerwaniu rozmów przez delegację rosyjską wojska niemieckie wznowiły działania wojenne na froncie wschodnim. Wobec zagrożenia Piotrogrodu przez wojska niemieckie delegacja Rady Komisarzy Ludowych wznowiła rozmowy pokojowe w Brześciu, które doprowadziły wkrótce do podpisania traktatu pokojowego pomiędzy Rosją a państwami centralnymi. Traktat Brzeski dawał państwom centralnym wolną rękę w sprawie określania dalszych losów Polski, krajów bałtyckich. Ukrainy i Białorusi. Po ratyfikacji postanowień traktatu brzeskiego w sierpniu 1918 roku Rada Komisarzy Ludowych ogłosiła dekret stanowiący listę unieważnionych umów pomiędzy Niemcami i Rosją, sprzecznych z warunkami traktatu. Wśród dawno nieaktualnych umów handlowych i dynastycznych z państwami niemieckimi anulowano również akty rozbiorowe ziem polskich zawarte przez carat z Prusami i Austrią. Zastosowanie nowoczesnej broni, przede wszystkim karabinów maszynowych oraz dalekosiężnej i szybkostrzelnej artylerii, spowodowało przerażające straty. Do końca 1914 roku każda z walczących stron straciła około półtora miliona żołnierzy zabitych, rannych lub wziętych do niewoli. Dlatego dowódcy zrezygnowali z walk w otwartym polu i rozkazali budowę linii okopów. Na przełomie 1914 roku i 1915 roku powstały nieprzerwane zygzaki okopów i schronów, które ciągnęły się od Morza Północnego do granic Szwajcarii. Były chronione zasiekami z drutów kolczastych, gniazdami karabinów maszynowych oraz polami minowymi. Rozbudowane umocnienia dawały znaczną przewagę broniącym się wojskom. Na froncie zachodnim nastał impas i do wiosny 1918 roku linia frontu my przesunęła się więcej niż o kilkanaście kilometrów. Miejscami kilkadziesiąt. W okresie pierwszej wojny światowej po raz pierwszy na dużą skalę użyto gazów bojowych oraz czołgów, samolotów bojowych i okrętów podwodnych. Na pierwszej linii żołnierze spędzali zazwyczaj od dziesięciu do czternastu dni, po czym zmieniano ich. Życie w okopach było prawdziwym koszmarem. Wśród wody, błota, szczurów i zwłok poległych kolegów pod niemal ciągłym ostrzałem artyleryjskim żołnierze próbowali przetrwać do następnego dnia. Często nie było możliwości transportu na linię świeżej wody i jedzenia. A ranni musieli długo oczekiwać na pomoc. Pod osłoną nocy na front ciężarówki przywoziły zaopatrzenie i nowe oddziały. Bezpośrednio za linią frontu znajdowały się zamaskowane pozycje średnich dział. Ciężka artyleria miała swoje stanowiska nawet 10 km dalej. Głębokość okopów pozwalała żołnierzom na przyjęcie postawy wyprostowanej. Zwoje drutu kolczastego wzdłuż okopów powstrzymywały atak piechoty przeciwnika w bezpiecznej odległości. Ważnym zadaniem samolotów była obserwacja pozycji nieprzyjaciela, zwłaszcza stanowiska artylerii i ciężkich karabinów maszynowych. W ziemiankach znajdowano schronienie przed ostrzałem, deszczem i mrozem. Niektóre schrony miały wzmocnione stropy i mogły wytrzymać nawet trafienie pociskiem średniej artylerii. Pas ziemi rozdzielający obie armie nazywano ziemią niczyją. Pokryty był lejami po eksplozjach, zniszczonym sprzętem i rozkładającymi się zwłokami poległych żołnierzy.